Tu są ławki, ognisko, jakieś mięso się smaży, koleś się zbugował, a my przekonamy się, jakie zadania nam zostały. Ja mam wrażenie, że to zadanie jest skończone, bo niby oddałem mu ten amulet, ale no, może kopacze mieszkańcy w pobliżu areny, no to może z nimi pogadam. Witam. Jesteś tutaj? Nie. Zdecydowałeś już? Tak, dawno. Cóż, każdy ma swoje wady, jedna chata. Którą chatę? Tamtą. Nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, o to zapytaj już kilku ich nowicjuszy. No i dobra. Może mi nie pomógł, ale przynajmniej powiedział mi coś interesującego. Kto tu jeszcze mógłby mi coś powiedzieć ciekawego? Może tutaj? Jacyś kolesie? To się już nie powtórzy. Ale wy już nie jesteście w pobliżu areny, czyli tam tylko tych kilku jakby jest. Natomiast nie spodziewałbym się, że mógłbym się czegoś więcej dowiedzieć. Dobra, zatoczyłem takie koło i nic mi to nie dało w ogóle. Z braku lepszego zajęcia pójdziemy po prostu kogoś pobić. Walczysz? Walczę na arenie na bagnie śniącego. Śniący. Śniący na bagnie. W naszym obozie znajdziesz wielkie uda. Mógłbyś opisać mi drogę? Znajdź śniącego na bagnie. Znajdziesz wielkie uda. No tutaj ten łysy kolega niestety nie dał się skusić, ale może z tobą spróbujemy. To może tak. Wyzywam paskudną mordę na pojedynek. Ty? Z początku chciałem tupę, ale twój ojciec zabawiał się z owcami. Co? Potem zobaczyłem Gomeza. Co? Czekam na ciebie na arenie. O, tu ziomek ćwiczy, ale chyba zapomniał wyjąć broni. No nic, zdarza się. Ból. Aha, no nic, spróbujemy jeszcze raz. Ból. Aha, tylko że ja mu chyba nie zadaję obrażeń w ogóle. 20 obrażeń to zadaję. No jeśli on ma pancerz jakiś lepszy niż te 20, no to ja mu nic nie zrobię w ogóle. No, wychodzi na to, że... nie. Wniosek z tego jest taki, że potrzebna jest mi lepsza broń. Sprzedam jakieś pierdoły może, na przykład tobie. Aha, moment, a ile ty masz rudy w ogóle, Dexter? Aha, on nie ma rudy w ogóle. No to przykro mi, ale chyba się nie dogadamy, proszę pana. Kopacz, strażnik, może ty? O, bardzo wspaniale, ty masz dużo. Pałkę, o, łuk mam, zapomniałem, że mam łuk. Można by go założyć. O, jeszcze łyżki. No i git. Ten Fisk to nawet nie miał żadnej broni sensownej do kupienia, więc nie wiem. Może na przykład z tobą pogadam, żeby pójść do tego ich śmierdzącego obozu na bagnie. Zaprowadź mnie. Może możliwości. Chodź za mną. O, no i super. Mam tylko nadzieję, że to nie jest kolejny gość, który będzie mnie próbował wyprowadzić gdzieś w pole. Chociaż póki co idziemy w stronę pola. Ale może tak powinno być. Ja mu zaufam. O, jest jakaś jaszczurka do zabicia. No i myk, kolejny poziom, o i super, mam 20 punktów nauki, tak? Tak. Panie, to albo dobra, na razie z nim pójdę, bo myślałem, żeby się nauczyć może lepszej walki bronią jednoręczną. O, czy to jest jakiś samotny wilk? I myk, jeszcze jakieś mięso? A nie, nie ma nic z niego, zapomniałem. Jeszcze te wszystkie latające bestie, oj, sorry, zdzieliłem go w ryj. Wyjmij pałę, ziomek, bo tu jest jeszcze więcej tego. Nie ma co chować broni w ogóle. Dziabnęło mnie. Jak ty się nazywasz w ogóle? Balparves? Baldachim. O, grzyby. Poczekaj, ziomek. Teraz będziemy zbierać grzyby. No i super. Ja już prawie nie mam życia, a ten stoi i się gapi. Gościu. Schowaj broń! No. Gdzie ty mnie prowadzisz w ogóle, gościu? Gdzie my jesteśmy? Co to za jakieś krzaki są tutaj? Długo jeszcze tak będziemy łazić? To są jeszcze jaszczurki jakieś. Może je upolujemy? Ej, kolego, nie można tak omijać. Dziabnął mnie trochę. Nasienie czerwonego buka? Aha. No wezmę sobie. O, tam na dole już coś widać. Jakieś zabudowania, coś tam jest. Ale tutaj jest jeszcze exp do zebrania. Kolega chyba nie wie, że to jest po prostu bardzo niekulturalne, żeby tak omijać punkty doświadczenia. Fajne, tu macie świeczniki, chłopaki. Przyszedłeś tu na próżno. Tam leży obóz Korkaloma na miejscu śniącego. Powodzenia. No to nara. Witaj, chciałbym członków. Jeśli naprawdę chcesz zwrócić na siebie uwagę, wystarczy ci szata nowicjusza. Aha,
500 bryłek rudy, 15 na broń, 10 na ogień. Czyli w zasadzie jest niewiele lepsze od tego, co mam. Banda łysoli w za krótkich spódniczkach. Dzień dobry. Nazywam się Bibi-Alala-Siba. Zajmuję się jednym z nich. Chciałbym członkiem. Ale korkuje kalo. Jak mam cię do mnie odezwać? Chociaż wali twój krok. Ale ja nie... No dobra, no jeśli on tak stawia sprawę, to nie wiem, rozejrzę się gdzieś tutaj, zobaczymy. Co się stanie? Tutaj chłopaki smażą coś z rury, a tu było drzewo kiedyś. Tutaj na przykład, czy tu jest ktoś... O, Melvin. Cześć, prawda? Mój kumpel miał starego, ale już jest. Teraz cóż? Aha. Czym się tu zajmujesz? Śniącego nowicjuszem, pale, guru, Iberionem, mistrzem, guru, fortuno, rację, wybraniec, rozumiesz? Przemyślę to sobie. Tak, to świetnie. No, jeśli tutaj łatwiej będzie do nich dołączyć na przykład i zdobyć jakąś lepszą zbroję i broń i w ogóle cokolwiek lepszego i jakoś pchnąć fabułę do przodu, to może tutaj dołączy do nich. O, tu jest całkiem ładnie. Mają chłopaki taką świątynię w skale i takie słupki. I muszę znaleźć kolesia, co się nazywa Fortuno. Halo, halo, panie Fortuno? Hej, ty! Tu go nie ma. Proszę nie krzyczeć. Jednak wiesz, co dla ciebie dobre. No całkiem nieźle mają rozbudowaną tutaj infrastrukturę, muszę przyznać. Nawet takie mają ślepe zaułki. A tutaj? O, jest. Co to? Dobry towar! Więcej zioła! O, on ma 3 rodzaje jointów i dużo rudy. Dobra, może na razie nie będę mu nic sprzedawał. Okej, w takim razie, skoro już mam... Tak, mam? Tak, 3 porcje mroku północy. To wracamy do tamtego ziomka i może on będzie w stanie coś mi więcej powiedzieć. O, chyba tu. Mam ziele. Guru. Bal nowicjuszy czarami. Wiatru w tym stylu. Bal Lester mistrz guru. Dzięki. Nie? Mogę opanować śniącego. Guru bal runy ci pom. No, jeśli tak wygląda sytuacja, to spróbuję jeszcze raz z tym Lesterem. Mogę ci pokazać wszystko w swojej... Pokaż mi jak dojść. No nie, to na razie jest nie do zrobienia. Ale może zrobię tak, że się na przykład prześpię tutaj. I co, nadal tu stoi? Nadal tu stoi. Proszę już tu nie stać. O. Jego kumpel Dusty został w starym obozie. To może tak zrobię jeszcze, że na razie was oleję i tu przyjdę, ale spróbuję tego Dustiego znaleźć, a przy okazji w starym obozie sobie potrenuję walkę bronią jednoręczną. Tu są jakieś prosiaczki do ubicia, jakieś inne zwierzyny. Aha, a tam jest cieniostwór. To tam chyba nie będę szedł jednak. O nie! Gdzie ten? Tutaj jest kurczak jeszcze. Też ubity. O, tu jest coś dużego. To ja chyba nie chcę. Wygląda to jak zagrożenie. O, fuck! I to coś mnie goni. Czy to jest jakiś warg? Co to jest? Czym jesteś? Czym jesteś i dlaczego nie dajesz mi spokoju? Jak to jest podpisane? Halo? Nie mogę w to szczelić z uku nawet. Orkowy pies. Aha, i on mnie zabija w zasadzie. Morał z tej sytuacji jest taki, że lepiej tam nie podchodzić. Tu są jeszcze te wygięte ważki. To może je też od razu... O, a oni chyba dawno nie dostali. Spokoj! Facet ma dość! No i super. Tak dla zasady tylko. Pytanie, czy ten Dusty rzeczywiście jest tutaj? Czy nie jest w kopalni? Czy ty jesteś Dusty? Nie, ty jesteś kopacz. Kim jesteś? Jesteś kopacz na stole. No dobra, to nieważne. Dobra, idę spać do losowej chaty. Hej, ty! I potem rano po prostu go poszukam, tak będzie łatwiej. Czy ty jesteś Dusty? Nie, nie. A wy? Kopacz. Ty! Czego chcesz? Uważaj na siebie. A czy tutaj? Szakal, cień, kopacz. Gdzie ten Dusty może być? O, jest. Cześć, byłem Melvinem. Naprawdę? Najwyraźniej... No nie. Dlaczego nie? Zejdź mi z oczu. Jak leci? Zamierzam stąd odejść, rudy, za Gomeza. No i co teraz? Co ja mam zrobić? Panie. No tu nic nie ma więcej napisane. No jak to? Jak to w ogóle? Co to tak to? Może ten łysy koleś, który mnie tam zaprowadził, będzie coś wiedział. Ty, Baldachim. W bagiennym zielu. Nikt tu nie jest w stanie w ogóle mi pomóc. Ten jeszcze na mnie krzyczy. Z uwagi na to, że nie wiem jak rozwiązać wszystkie swoje problemy, idę po prostu pouczyć się lepiej walczyć bronią. Może to w czymś pomoże. No i myk, 150 bryłek rudy. Naucz mnie. Dobrze, świetnie. I znowu do przodu. Weź się od razu do roboty. No i wspaniale, tak oto broń jednoręczna 10%. Jakie wygibasy teraz mogę robić. O kurde. No nieźle. Spróbuję jeszcze pogadać może z tymi strażnikami przy tej bramie. Może oni coś na temat Dustiego będą w stanie mi powiedzieć.
skoro on tam ma im zabulić 100 bryłek rudy. Jeśli ja na przykład pokryję te koszty, to może będą w stanie go wypuścić. Cześć. Zejdź mi wreszcie z oczu! Aha. No, jeśli tak panowie stawiają sprawę, to chyba się nie dogadamy. Dobra, ostatnia szansa jest taka, że pogadam z tymi strażnikami przy drugiej bramie. A jak to w niczym nie pomoże, to ja już nie wiem. Co tu robisz? Krzywdę. Aha, a pan? Coś nowego? Szukasz kłopotów? No dobra, czyli nie wiadomo. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział, nikt nie jest w stanie w ogóle udzielić mi jakichkolwiek odpowiedzi. Wrócimy do tego Dustiego i zobaczymy. Albo nie zobaczymy. To się okaże. Aha. No to ja nie wiem. Wniosek jest taki, że chyba na tym zakończymy, szczególnie, że coś bardzo dziwnego zaczęło się tutaj dziać. To skoro gra już zaczyna się psuć, to tym bardziej się pożegnamy. Widzimy się w następnym odcinku, jak pójdziemy sobie na bagno, być może rozwiązać nasze problemy, a być może nie. Arrivederci.